Gramatyczne poniedziałki z ZWLT. Zapewne większości osób zdarzyło się spotkać z powiedzeniem masło maślane. Często używa się go nie znając encyklopedycznej definicji, lecz podświadomie czując, iż chodzi o związek wyrazowy, gdzie jedna część wypowiedzi znaczy mniej więcej to samo co druga. Takie sformułowanie to błąd językowo-logiczny o naukowej nazwie pleonazm. Niektóre pleonazmy są tak głęboko zakorzenione w naszej mowie, że czasami zupełnie ich nie widzimy bądź nie wyczuwamy, myśląc, iż to całkowicie poprawne zwroty. Ale po to i są gramatyczne poniedziałki, aby takie zakorzenione chwasty wyrwać. Przyjrzyjmy się więc najczęstszym pleonazmom. Kontynuować dalej. Skoro się kontynuuje, to założenie nie przystaje i robi się dalej. Iść pieszo na piechotę. Nadzwyczaj skomplikowanie jest iść samochodem, jeżeli się nie jest Fredem Flintstonem. Wystarczy po prostu iść. Cofać się do tyłu lub wstecz. Czy widzieliście kiedykolwiek osobę cofającą się do przodu? Bo ja nie. Poprawna forma brzmi cofać się bądź iść do tyłu. Spadać w dół. Szkoda, ale grawitacja nie pozwala nam spadać do góry. Okres czasu. Czas trwania jest okresem, stąd też poprawnie będzie wybrać coś jednego. Przez tak długi czas lub przez tak długi okres. Już wiemy, jak uniknąć pleonazmów i wydaje się nam, że będziemy mówili poprawnie. Ale nie dajmy się zwieść, gdyż jak łatwo zauważyć, błędy językowe czyhają na nas wszędzie. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.